Uniwersytet Warszawski jest największą polską uczelnią. Kształci się tutaj 42 tysiące studentów, pracuje ponad 700 profesorów. 23 wydziały znajdują się w Warszawie i w Białymstoku. Najważniejsze wydarzenia związane z dziejami Uniwersytetu dotyczą chyba wydarzeń, które wiążą się z dziejami naszego kraju, a może nawet szerzej z dziejami powszechnymi. Uniwersytety nie są i nigdy nie były wieżami z kości słoniowej, wieżami, które odcięte są od tego wszystkiego, co się dzieje. I jeśli ten uniwersytet miał jakieś chwile szczególne, a miał ich bardzo dużo, to te chwile szczególne, nieomal z zasady, wiązały się z tym, co miało miejsce w naszym kraju. Oczywiście był moment 1816 roku utworzenia tego uniwersytetu. Tylko że pamiętajmy, że był to w gruncie rzeczy czas kształtowania bardzo dziwnego tworu nazywanego Królestwem Kongresowym, który miał przybliżyć Polakom ich tożsamość, miał stworzyć warunki, które przypominały niejako niepodległość, miał stworzyć miejsce rozwoju kultury polskiej, polskiej nauki. Jednym słowem, powstanie tego uniwersytetu wiązało się, tworzyło pewną całość z nową rzeczywistością polityczną, z tym wszystkim, co zachodziło, nie, przecież nie tylko w Polsce. Porządek wiedeński był porządkiem ogólnoeuropejskim. Zamknięcie tego uniwersytetu było efektem upadku powstania listopadowego. Powstanie szkoły głównej skutkiem pewnej liberalizacji, jaką carat wobec Polski stosował. I znowu, ponieważ znaczna część studentów tej szkoły poszła do tak zwanej partii, do tak zwanych partii, czyli do oddziałów partyzanckich powstania styczniowego, stąd też kolejny moment, to zamknięcie szkoły głównej jako forma represji, represji na Polsce, na polskości, uderzenie w najczulszy punkt, w jaki można było naród uderzyć. Zamknięcie miejsca, gdzie kształtowała się myśl polska, gdzie kształtowało się poczucie pewnej wspólnoty, nie tylko językowej, nie tylko krewniaczej, ale wspólnoty intelektualnej. I to w dodatku poczucie wspólnoty, która miała swoje powiązania z uczelniami, z myślą, z warunkami życia na terenie całej Europy. Okres kolejny, powstanie Uniwersytetu Warszawskiego Rosyjskiego. To nie był tylko uniwersytet, który miał na celu wyłącznie rusyfikację Polski. To był również uniwersytet, w którym przemycano pewne treści ważne, ważne dla utrzymania naszej tożsamości, naszej odrębności, ważne dla stworzenia w Warszawie, stworzenia w Królestwie Polskim jakiegoś ośrodka intelektualnego, ośrodka myśli twórczej, myśli naukowej. No, ale trudno to porównywać z tym, co nastąpiło po odzyskaniu niepodległości. I kolejna wielka chwila, bezpośrednio już związana z odzyskiwaniem niepodległości, to jest moment, kiedy w 100 lat po pierwszym okresie istnienia Uniwersytetu został reaktywowany Polski Uniwersytet w Warszawie. Uniwersytet Polski, kształtujący polską inteligencję, kształtujący naukę, naukę, którą nie chciałbym nazywać nauką polską, bo nauka jest jedna, jedna niezależnie od granic, ale naukę w Polsce, a dzięki temu miał kształtować warunki, które powinny w założeniu podnieść poziom intelektualny, poziom
naszego kraju, naszych rodaków. Dalsze losy Uniwersytetu Warszawskiego i dalsze chwile to jest dalej ścisły związek z tym, co miało miejsce w Polsce. Wszystko jedno, czy był to strajk, no, może lekko faszyzującej młodzieży, może nawet nie lekko, i awantury tutaj o numerus clausus, awantury antysemickie, awantury, które kierowane były również przeciwko profesorom, czy też znacznie poważniejszy moment, kiedy to na uniwersytet spadły pierwsze bomby w 1939 roku, we wrześniu 1939 roku. Ale one zapoczątkowały nie przerwę w życiu uniwersytetu, a okres bardzo piękny, nauczania podziemnego, którego efekty widoczne były zaraz po zakończeniu wojny. Do nie tylko odbudowy uniwersytetu, ale do kontynuacji życia uniwersyteckiego przystąpiły te roczniki, które wychowywały się na tajnych kompletach, w prywatnych mieszkaniach podczas wojny. I jeśli, i słusznie, niektórzy uważają, że uniwersytet jest czymś w rodzaju papierka lakmusowego nastrojów społecznych. Nazwałbym, że uniwersytety, wyższe uczelnie są takim instrumentem wczesnego ostrzegania władzy, rządzących wobec tych nastrojów, które rodzą się w społeczeństwie. Jako że uniwersytet jest w gruncie rzeczy przecież emanacją całego społeczeństwa. No to bardzo dobrym przykładem tego określenia są wydarzenia, które miały miejsce już po II wojnie światowej. Poczynając od pewnych zamachów na wolności uniwersyteckie, które miały miejsce w okresie narastającej stalinizacji kraju, poprzez poruszenie. Pamiętam znakomicie te masowe spotkania we wszystkich możliwych salach i audytoriach, łącznie z Audytorium Maksimum w październiku 1956 roku, w październiku przynoszącym nadzieję na zmianę stanu rzeczy. I nie jest może rzeczą przypadku, że w 1968 roku, to tutaj na uniwersytecie, na podwórku Uniwersytetu Warszawskiego, miał miejsce pewien proces społeczny, który zapoczątkował ruch w gruncie rzeczy w całej Polsce i który, co tu dużo mówić, był pierwszym aktem wielkiego procesu, który poprzez rok 70, 76, kiedy to na tym uniwersytecie powstawały rozmaite formy studenckich, nielegalnych podówczas organizacji, aż do roku 80. Powiedzieć trzeba bardzo wyraźnie. Ważne chwile w dziejach uniwersytetu to są ważne chwile w dziejach Polski. Stwarzamy warunki do studiowania na najwyższym poziomie. Oferujemy programy, które pozwalają nie tylko na zdobycie dyplomów Uniwersytetu Warszawskiego, ale także renomowanych uczelni zagranicznych. Na przykład Columbia University w dziedzinie ekonomii, Illinois University w dziedzinie zarządzania, Oxford, Uniwersytetu w Oxford w dziedzinie studiów brytyjskich i tak dalej. Oczywiście Uniwersytet Warszawski ma ogromne problemy. Z jednej strony brakuje, tak jak w wielu uczelniach, nie jesteśmy wyjątkiem, pieniędzy, bo właściwie dzisiaj one otwierają drogę do wszystkiego. Z drugiej strony chcę jednak powiedzieć, że są pewne elementy optymistyczne. Przede wszystkim dla nas niezwykle ważna rzecz. Rozpoczynamy budowę biblioteki, na co czekaliśmy 70 lat. Thank you.
Biblioteka uniwersytecka, znajdująca się w starych XIX-wiecznych budynkach, jest jedną z największych w kraju. Jej księgozbiór liczy ponad 2 miliony woluminów. Zawiera piśmiennictwo ze wszystkich dziedzin wiedzy. Najbardziej wszechstronnie reprezentowane są w zbiorach nauki społeczne i humanistyczne. Zbiór starych druków, zaliczany do największych w Polsce, liczy około 125 tysięcy woluminów. Znajdują się tam kolekcje poklasztorne, część zbiorów królewskich Zygmunta Augusta, Zygmunta III Wazy, Stanisława Augusta, biskupa Ignacego Krasickiego, kilka tysięcy druków po pierwszej publicznej książnicy w Polsce, Bibliotece Załuskich. Z literatury staropolskiej zwraca uwagę kolekcja druków religijnych oraz unikatowe egzemplarze literatury mieszczańskiej XVIII wieku. Zbiory kartograficzne liczą ponad 8 tysięcy atlasów i map wydanych przed rokiem 1800. Najstarszy z nich to atlas Ptolemeusza. Ślubuję uroczyście, że będę wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości, szanować prawa i obyczaje akademickie oraz całym swym postępowaniem dbać o godność i honor studenta Uniwersytetu Warszawskiego. Siedziba rektora Uniwersytetu Warszawskiego mieści się w Pałacu Kazimierzowskim, XVII-wiecznej rezydencji królewskiej, dawnej szkole rycerskiej. Car Aleksander I sfinansował częściową przebudowę pałacu dla potrzeb nauki oraz budowę dodatkowych pawilonów. Pozostałe budynki głównego kompleksu uczelni przy krakowskim przedmieściu pochodzą z XIX wieku. Po II wojnie światowej uniwersytet stał się właścicielem Pałacu Tyszkiewiczów Potockich i Pałacu Czetwiertyńskich. W zbiorach muzycznych uniwersytetu znajdują się rękopisy i druki z ostatnich 5 stuleci, m.in. księgi głosowe Wacława z Szamotu. Archiwum kompozytorów polskich XX wieku zawiera spuścizny kompozytorskie Szymanowskiego, Różyckiego, Malawskiego, Wiechowicza i Maklakiewicza. Rękopisy Pendereckiego i Góreckiego. Rycin na uwagę zasługują prace Dürera, Rembrandta, Piranesiego, Rubensa, Jordansa.
się tam zbiór rysunków z kolekcji Stanisława Augusta, mieszczący się w 67 oryginalnych tekach z cielęcej skóry. Grafiki współczesnej pozwala poznać pracę Muncha, Toulouse-Lautreca, Manetta, Corota, Mehofera i Makowskiego. Mamy 140 podpisanych umów z rozmaitymi uniwersytetami na całym świecie i zdobyliśmy 13 programów Tempus. Są to bardzo znaczące liczby i poważne. Niewiele uniwersytetów na świecie może powiedzieć, że prowadzi wymianę zagraniczną na tak wielką skalę. Dla Uniwersytetu Warszawskiego jest to bardzo ważne. Częścią programu Tempus jest tak zwany program mobilności studenckiej. Polega on na tym, że każdy student może zgłosić się na wymianę zagraniczną i zaproponować, że chciałby studiować za granicą przez jakiś okres czasu. Jeśli mamy podpisaną umowę albo dobre kontakty z zagranicznym uniwersytetem w Europie Zachodniej, to taki student ma stosunkowo niezłą szansę na uzyskanie zaproszenia i potem spędzenia roku za granicą. To, czego się nauczy za granicą, jest automatycznie zaliczane potem jako rok studiów w Polsce. Myślę, że jest to olbrzymi krok naprzód, dlatego że przybliża on nas do sytuacji, w której Uniwersytet Warszawski będzie prowadził zajęcia w taki sposób, że nasze zaliczenia będą respektowane na uniwersytetach zagranicznych. W tym roku ponad 50% studentów zagranicy to są studenci z krajów byłego Związku Radzieckiego. Ta liczba jest wyraźnie wyższa niż analogiczna liczba sprzed kilku lat i to wyraźnie wskazuje, że my teraz sami stajemy się krajem atrakcyjnym dla innych ludzi niż w przeszłości. W 1994 roku Centrum Informatyczne Uniwersytetu Warszawskiego jest jednym z 7 ośrodków Europejskiej Sieci Naukowo-Badawczej. Zapewnia możliwość korzystania z poczty elektronicznej na terenie całego świata, zdalnego dostępu do zasobów komputerowych, globalnych systemów informacyjnych, baz danych i obliczeń numerycznych. Uniwersytet Warszawski posiada również centrum komputerowe dla studentów niewidomych i niedowidzących. Inwestorowanie na giełdzie, przeminę los nagle, każdemu inwestorowi. Zaglada w oczy, szali podujacy, posunie z żalu, bo w którym to nagle chlokstwo i śmietanka. Znajdujemy się w środowiskowym laboratorium ciężkich jonów Uniwersytetu Warszawskiego. Środowiskowe oznacza narodowe laboratorium, to znaczy, że instytuty, uniwersytety, wyższe szkoły chcą i będą partycypowały w różnych eksperymentach, używając naszego cyklotronu. Ogłaszam rozpoczęcie nowego roku akademickiego 1994-95 w Uniwersytecie Warszawskim.